Pójdź. Trzy. Ja odpalę te pilnie. Dobra. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Bardzo serdecznie witam wszystkich, a szczególnie te cztery osoby, które dzisiaj przyjmą po raz pierwszy Pana Jezusa w posługi świętej. Już była spowiedź kiedy? 13 maja, piątek była spowiedź. Otrzymaliście od Pana Jezusa odpuszczenie grzechów, piękne serca, a dzisiaj otrzymacie ciało Pana Jezusa. Teraz przemówi Wasz przedstawiciel. Pastor. Tutaj do góry. Zaraz będziemy pierwszy raz w
Panie uczestniczy z Mszy Świętej. Teraz prosimy Was, Rodzice, o błogosławieństwo. Naszymi kochani kapłani o wprowadzeniu nas do kościoła. Teraz będzie błogosławieństwo. Proszę, aby rodzice podeszli do swoich dzieci i za mną powtarzali. Wszyscy podejdą, tak? Powoli. Już? Kochany synu, kochana córko. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Teraz ja pokropię dzieci. Zróbcie za krzyża, uściskajcie Wasze dzieci. Tak. Jeszcze powiedzieć, bo na końcu będą na pewno podziękowania, ale chciałbym bardzo serdecznie już teraz podziękować księdzu proboszczowi, bo ksiądz proboszcz musi pójść, później ma też inne obowiązki, podziękować, że pomagał też w przygotowaniu i kościoła i tego wszystkiego, co potrzebne do Waszej pierwszej komunii świętej. Bardzo dziękujemy też za obecność i ksiądz proboszcz razem ze mną Was poprowadzi do kościoła, więc bardzo dziękujemy. Dobra, no to teraz bardzo proszę, żeby też rodzina pomogła, śpiewamy Oto jest dzień. Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w nim. I radujmy się w nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w nim. Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan. Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w nim, i radujmy się w nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się i radujmy się mi. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Thank you.
prosi tak, żeby wszyscy wiedzieli, żeby dobrze widzieli całą duszę świętą, język migowy. To jest bardzo, bardzo ważne, żebyśmy dobrze w tej przy świętej uczestniczyli. Ja też modlę się w tej przy świętej za dzieci, które dzisiaj obchodziły pierwszą rocznicę Komunii Świętej, a też szczególnie modlimy się za was, którzy dzisiaj będziecie przyjmować Pana Jezusa do swojego serca. Dlatego wszyscy się skupiamy i proszę właśnie głuchych, żeby widzieli wszystko dobrze. Teraz przerobimy. Drogi kapłanie, rabinie, módlmy się. Boże, Ty nam zesłałeś Jezusa Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi dziećmi. Spójrz na te dzieci, które dzisiaj przyjmą pierwszą komunię świętą i daj im wolność dzieci Bożych, aby godnie przyjęły Ciebie przez Chrystusa Pana naszego. Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii, a stąd głosili słowo w Perge, zeszli do Atalii i odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni. Do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali miejscowy kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich działał i jak otworzył poganom podwoje wiary. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.
będę się nie chciał pędził Boże mój i mój. Będę się wierzył Boże mój i król. Pan jest łagodny i miłosierny, niech umie to niebo i bardzo łaskawy. Pan jest Tobie dla wszystkich, a Jego miłosierdzie jest na wszystkich, co proszę. Będę Ciebie lubił, Boże mój i król. Niech się widzą, Panie, wszystkie Twoje dzieła i niech się błogosławią Twoi wynawcy, niech mówią o chwale Twojego Królestwa i niech głoszą Twoją podlegę. Będę Ciebie lubił, Boże mój i król. Aby synom ludzi odnowił Twoją podlegę i wspaniałość chwały Twojego Królestwa. Królestwo Twojego Królestwa wszystkim wieku się wszystkie pokolenia Twojego Panowie. Będę się wypalił Boże mój Królestwo. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły się i usłyszałem głos Boga, który mówił: oto przybytek Boga i z ludźmi i zamieszka Bóg razem z ludźmi. I Bóg otrze oczu ludzi łzy, a śmierci już nigdy nie będzie. Nie będzie już nigdy smutku ani cierpienia. I powiedział Bóg: oto czynię wszystko nowe. Oto słowo Boże. Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Jezus powiedział: daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Będziecie mnie Jezusa szukać. A jak to już powiedziałem Żydom, teraz wam mówię, dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chrystus. Usiądźmy. Bardzo cieszę się, że wy chcecie przyjąć Pana Jezusa. Dzisiaj macie piękne uśmiechy. Piękne właśnie, bo Pan Jezus przychodzi do was. To jest wielkie szczęście. Kiedy była spowiedź, pewnie każdy z was czuł się tak silny, czuł się dobrze, nie? Że ciężar spadł. Była
była spowiedź. Pamiętasz? No gdzieś było serce. No właśnie, było. Było tu, matka. Ale mam jeszcze serce. Jeszcze mam. Nie ma co płakać. Jest serce. No właśnie. Jest serce. No, to nie mamy kleju, ale jest. Właśnie. W ręce. Otrzymaliście piękne serce. To znaczy, że chcecie zawsze być bez grzechu. Zawsze chcecie być blisko Pana Jezusa i mieć serce czyste, mieć serce piękne. Serce dla Pana Jezusa, ale też dla innych ludzi. Dla mamy, dla taty, dla wszystkich, dla dziadków. Czyste serce. Dla cioci też? Właśnie, dla wujka. Mieć piękne, czyste serce i to serce daje Pan Jezus. Jeżeli człowiek jest przyjacielem Pana Jezusa, to ma piękne serce i się stara być lepszym, wciąż lepszym, tak? Dlatego życzę wam, że kiedy będziecie chodzić do spowiedzi świętej, będziecie wiedzieć, że Jezus daje wam lepsze życie. Że kiedy jest wam smutno i trudno, to przyjdziecie do spowiedzi i zobaczycie spokój. Spokój serca. Tak, właśnie, spokój serca. To zobaczycie, bo to daje tylko Pan Jezus, bo On jest Bogiem i On daje nam siłę, daje nam odwagę. I to jest bardzo ważne, dlatego życzę wam, abyście zawsze byli pogodni, bo macie przyjaciela Pana Jezusa. Szczególnie dzisiaj jest piękny dzień, ale kiedy w przyszłości może będą smutne jakieś dni, jakieś problemy pojedyncze z religii na przykład. Tak jest ostra. I co wtedy? To wtedy, Panie Jezu, ja się poprawię, a Pani Lucyna, nie pójdziesz do Pani Lucyny i powie, dobra, poprawa po raz 10. Właśnie, nie? Więc trzeba wiedzieć, że trzeba ufać Panu Jezusowi i zawsze być blisko Pana Jezusa. A jak coś łobuz? Ktoś łobuz robi? No, nie, a zobaczymy w szkole. No, do spowiedzi. To spowiedzi, żeby oczyścić serce, żeby oczyścić, tak? O to jest spowiedź, to jest dar od Pana Jezusa. Jeżeli ci smutno, jest ci trudno i się zastanawiasz czemu, to trzeba tu spowiedzi. I zobaczysz, że kamień serca odpuszczone, nie? No właśnie, o to chodzi. Tak, nie? Kamień serca. Więc życzę wam, żebyście ten dzisiejszy piękny dzień zapamiętali na całe wasze życie. Na pewno? To dobrze, ja też zapamiętałem. Na całe wasze życie zapamiętać. To jest najważniejszy dzień, bo przyjęliście Pana Jezusa. Więc chrzest już macie, prawda? Macie chrzest. Masz chrzest? Masz. Masz spowiedź już? Byłaś w spowiedzi? Tak. A dzisiaj trzeci sakrament. Komunia Święta, Eucharystia. Potem jest jeszcze bierzmowanie, to jeszcze trochę. 5 czerwca mamy bierzmowanie tutaj góry. Potem może być jeszcze ślub małżeństwa albo kapłana, może ktoś z was zostanie. I jeszcze co? Namaszczenie chorych. Jeżeli ktoś chory, że się poczuje, iść do kapłana i namaścić głowę, żeby wzmocniło, tak? Więc bardzo się cieszę. Zapamiętajcie ten dzień i patrzcie tam na Pana Jezusa. To jest prawdziwe ciało Pana Jezusa. To jest Pan Jezus, który przychodzi do was, bardzo kocha. Więc życzę wam wszystkiego najlepszego i żebyście byli bardzo szczęśliwi, bo Pan Jezus was kocha. Piotr. Super. Jeszcze raz mnie trafiłaś. O, teraz dobrze. Super. Teraz znamy naszą wiarę. Thank you.
chcę was i wszystkich, którzy są w kościele, zapytać. Zapytać wszystkich. Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Wyrzekasz. Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, by was grzech nie opanował? Wyrzekasz. Czy wyrzekasz się szatana? Wyrzekam się. Który jest głównym sprawcą grzechu? Wyrzekasz. Wyrzekasz się. Teraz. Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechpogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Jego Syna Jedynego, naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i siedzi po prawicy Ojca w niebie? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała, życie wieczne? Wierzę. To jest nasza wiara, wiara kościoła, którą przed chwilą wyznaliście w Chrystusie, Jezusie Panu naszym. Nasze życie nowoczesne.
dzieci przynoszą chleb i wino, które na słowo kapłana staną się ciałem i krwią Chrystusa, a które często przyjmowane będą uwłasniały Boże życie w nas. Puść się
przyjąć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, złamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało Boże, które za nas będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamięć. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Stanisławem oraz z całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych, braciach, siostrach, którzy zastali z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu, Rodzicą, Dziewicą Maryją, świętym Józefem i Oblubieńcem, świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się do abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Teraz będziemy się modlić tak, jak nauczył Pan Jezus, jak kiedyś dawno kazał mówić swoim apostołom, a jak was nauczyli rodzice i pani katechetka razem, migając, mówiąc, jak to mówię. Uwaga! Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas tak od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, obdarz nasze czasy pokoju. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Twoje jest królestwo, Panie Jezu Chryste, powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawię, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij do pokoju i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
pokój Pański niech zawsze będzie z nami. Przekażmy sobie znak pokoju. Thank you.
powstajmy. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą Twojemu ludowi, który nakarmiłeś najświętszym sakramentem. Spraw, aby odrzucił grzechy i prowadził dobre życie przez Chrystusa Pana naszego. Tak, tak.
Bogu niech będą dzięki.